pytanie o drużynę, o formę drużyny, może takie najmniej radosne. Dlaczego? Ja dzisiaj już zaraz, ilu, pięciu chyba zrobiło punkty, prawda? Czterech, bo cztery. No to czterech nie jest złym wynikiem, aczkolwiek myślę, że każdego z chłopaków, którzy byli w pierwszej 30, stać na jeszcze lepsze wyniki. Piotrka stać na pewno na chodzenie do dziesiątki, Maćka spokojnie do 15, czy na razie, mówię o tym, co jest na tą chwilę. Klimek skoczył przyzwoicie, nikt nie wymaga od niego, żeby skakał po prostu, żeby już wygrywał, czy przeskakał do dziesiątki. Szkoda mi Olka zniszczyła, bo naprawdę skakał przez cały weekend, bardzo fajnie skakał powtarzalnie. Dzisiaj nie wiem nawet, co zrobił, czy miał gorsze warunki, czy nie, ale z tego, co widzę, to nie. Ale tak jak też wczoraj mówiłem w wywiadach, uważam, że drużyna zrobiła krok naprzód. Teraz każdy z nas powinien mieć takie poczucie pewności, że wszystko jest na dobrej drodze, spokojnie sobie pracować, krok po kroku realizować swoje zadania. No i wszystko jest możliwe. Jasiek Ziobro, który zresztą zapowiadał swój skok, powiedział bardzo krytycznie, skaczą jak ostatnie łajzy. Nie można być też zbyt, oczywiście nie można się cieszyć z takich wyników, jakie się obecnie osiąga, czy ja mogę, ale uważam, że też nie można być zbyt surowym dla siebie. Wiadomo, każdy powinien wiedzieć, ile pracy wkłada w swoje przygotowania i na co go stać. I tutaj też chodzi o to, żeby postawić sobie cel adekwatny do aktualnych możliwości, prawda? Ja postawiłem sobie dzisiaj cel tylko zadaniowy, tylko i wyłącznie zadaniowy. To mnie też poniekąd uratowało. Gdybym chciał wygrać za siebie, to na pewno bym nie wydał. Natomiast, no tak jak mówię, każdego z tych chłopaków stać na to, żeby robić punkty w każdym konkursie, każdego z nich. Tylko oni sami muszą w to wierzyć. Natomiast też nie chcę ich oceniać, nie chcę mówić, co oni robią źle, czy co powinni robić lepiej, bo oni to wiedzą sami najlepiej.